Koleją na UrbanCard. Wystarczy co najmniej 24-godzinny bilet na komunikację miejską, aby swobodnie podróżować pociągami kolei dolnośląskich i Polregio na terenie Wrocławia. Tym, którym przysługują ulgi lub darmowe przejazdy, w pociągach korzystają z nich tak samo jak w MPK. Porozumienie obowiązuje już od 1 sierpnia. Koszty umowy między samorządowcami w największym stopniu poniesie Wrocław, około 50 milionów złotych przez najbliższe półtora roku. Do dyspozycji posiadaczy biletów miejskich jest 31 stacji kolejowych, pomiędzy którymi mogą podróżować bez dodatkowych opłat. Jak z tej możliwości skorzystać? Sprawdź na wrocław.pl. Zakończyły się konsultacje społeczne, w których wrocławianie decydowali o planie ogólnym. To ważny dokument, który określi, jak przestrzennie będzie rozwijać się nasze miasto. Będzie miał bardzo zwięzły, techniczny charakter, odniesie się przede wszystkim do dopuszczalnych na danym terenie funkcji oraz parametrów zabudowy. Dzięki niemu zasady zagospodarowania staną się jednolite na terenie całego miasta, niezależnie od drogi, jaką inwestor będzie się starał o pozwolenie na budowę. Potrzeba opracowania planu ogólnego wynika z ustawy, która weszła w życie w zeszłym roku. Co robią nocą służby drogowe we Wrocławiu? Latem odnawiają poziome oznakowanie. Wakacyjne miesiące są kulminacyjnym momentem dla tej akcji, w ramach której odnowionych będzie nawierzchnia o powierzchni 200 tysięcy metrów kwadratowych. To około 1600 km w linii prostej. Taką ilość certyfikowanej farby trzeba przywieźć do Wrocławia 5 tirami, każdy z nich o ładunku 24 ton. Prace, zwłaszcza ze względów bezpieczeństwa, wykonywane są nocą. Bojki monitorujące jakość wody w Odrze pojawiły się we Wrocławiu, bo choć miasto nie ma bezpośredniego wpływu na czystość wody w rzece, to chce wiedzieć, jaka ona jest. Stały monitoring parametrów wody, takich jak zawiesina, tlen rozpuszczony, przewodność, pH, temperatura, azotany i chlorki, pozwoli na szybkie wykrywanie niepokojących zmian w jakości wody. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie natychmiastowych działań zapobiegawczych, zanim dojdzie do degradacji środowiska wodnego. Co ważne, zgromadzone dane w przejrzystej formie będą udostępniane wszystkim mieszkańcom za pośrednictwem portalu wrocław.pl. Na wrocławski rynek powraca FETA, festiwal piwa, wina i sera. Będzie pysznie, aromatycznie, wakacyjnie i z kulturą. Setki produktów, kilkudziesięciu wystawców, a do tego koncerty, degustacje, nastawianie wyjątkowego sera, pokazy kulinarne i rozmowy o wyśmienitych trunkach. Aż do niedzieli będzie okazja, by wspólnie fetować i spróbować wielu pyszności. A zatem smakowitej fety i nie tylko w ten weekend. Życzymy i widzimy się w kolejnym podsumowaniu za tydzień. Do zobaczenia.